Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jona Rosmenta po tej stronie. W tym materiale chciałem omówić dla Was pokrótce najbardziej podstawowe rzeczy, które pozwoliły mi stworzyć ten zaawansowany system dialogów w grze Fallout 2 Remake 3D. Myślę, że dla obserwujących ten projekt rozwoju gry będzie to ciekawostka, natomiast dla osób, które chcą stworzyć swoją grę, która będzie zawierała klasyczne dialogi, myślę, że przyda się ten materiał jako tutorial. Także na sam początek potrzebujecie dwie rzeczy w grze. Jest to jeden obiekt tekstowy, który ja nazwałem tekst dialog main. Tutaj będą się wyświetlały wszystkie teksty, które mówi do nas NPC. Następnie jest opcja dialogowa, jest to jeden obiekt tekstowy, ten sam, skopiowany 6 razy, żeby mieć 6 opcji dialogowych. Natomiast każdy ma inną wartość. Ja nazwałem je opcja 1, opcja 2, opcja 3, opcja 4 i tak dalej do opcji numer 6. I teraz ustawiłem je w warstwie 8 o nazwie dialog. Ta warstwa ma paralaksy ustawione na 0% po to, żeby wyświetlała się w grze 3D zawsze w tym samym miejscu na ekranie. Dalej, wszystko co się wyświetla jest zawarte w zdarzeniach. Przechodzimy sobie do zdarzeń i pierwszą rzeczą, którą Was jako twórców przyszłych powinno zaciekawić i zainteresować, jest fakt, że musimy to najpierw tą funkcję wywołać. Czyli jeżeli player dialog area styka się z 3D NPC, czyli są w swoim zasięgu i klikniemy prawym przyciskiem myszy, jeżeli 3D NPC ma na imię Clint, bo z nim będziemy rozmawiać, oraz 3D NPC ma opcję dialogową 2, czyli chce z nami rozmawiać, wywołuje się funkcja call Clint dialog. Jeżeli zejdziemy niżej, to ta funkcja znajduje się tutaj. Czyli jeżeli funkcja została przywołana i 3D NPC ma na imię Clint i player dialog area wciąż styka się z 3D NPC, wywołuje się szereg opcji typu pokaż warstwę 8, czyli dialogową, w której są zawarte te wszystkie obrazki, które przed chwilą widzieliście, czyli ta gadająca głowa i cała ramka. System też musi global variable ustawić na 1, aby było wiadomo dla całej gry, że teraz trwa rozmowa. To nie jest dla Was istotne. Ja tutaj mam opcję Realist Pointer Lock, aby można było kursorem operować w trakcie gry. I dalej, jeżeli 3D NPC dalej ma na imię Clint, bo żeby być pewnym, że opcje dialogowe nie pomieszają się z innymi postaciami, które mogą w przyszłości w grze mieć podobne teksty, podobne opcje wyboru, wolę mieć pewność, że na pewno to jest wciąż Clint. Jeżeli to jest Clint, to wywołuje się tutaj jego dźwięk, czyli to, co mówi do nas. Good day to you, chosen. You have not completed the trial of the elder and may not pass. Czyli on powiedział dokładnie to, co tu jest napisane. Czyli ten tekst wyświetla się w tekst dialog main, czyli tutaj. Ale po wywołaniu tej funkcji zmieniają nam się opcje dialogowe. Pierwsza, druga i trzecia zawiera tą oraz tą opcję dialogową. Wszystko powyżej czterech ustawiane jest na sam cudzysłów, czyli jest to pusta wiadomość. I teraz tak. Jeżeli klikniemy którąś z tych opcji, od tego jest to zdarzenie całe. Czyli jeżeli player dialog area is overlapping with 3D NPC, jeżeli klikniemy lewym przyciskiem myszy na tekst dialog option, najważniejsze dla Was jest to, ten sygnał. Czyli wywołujecie sygnał i tekst dialog option.txt. Ponieważ txt, ta końcówka, znaczy sprawdź, jaki jest tekst, a tekst jest taki, i wywołaj sygnał ten. Widzicie, to jest ten sam sygnał. Czyli innymi słowy, jeżeli klikniemy tą opcję dialogową, przywołuje się ten sygnał. A ten sygnał powoduje to, że zmienia nam się
ten tekst, zmienia nam się ten tekst oraz wyświetlany jest tutaj. Tutaj jest wyświetlany. Następnie opcje dialogowe zostają zmienione na te trzy. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda w praktyce. Podchodzimy. Good day to you, Chosen. You have not completed the trial of the Elder and may not pass. I klikamy na tą opcję, o której opowiadałem. Jak widzicie, wyświetliła się dokładnie ta opcja. Następnie dalej, jeżeli klikniemy w tą zaproponowaną opcję, znowu wyszukuje się sygnał, który jest już wcześniej przygotowany, a jest on tutaj. I oni tutaj się żegnają, czyli dialog on ustawiam na 0, wtedy znika zupełnie warstwa dialog i rozmowa jest zakończona. Mam nadzieję, że to się Wam przyda. W razie czego zadawajcie pytania, postaram się wyjaśnić dogłębniej resztę rzeczy, które być może nie są jasne, ale generalnie w tym całym tym gąszczu myślę, że główna zasada działania tego jest jasna. Trzymajcie się, cześć.